Major! Nie, wracaj na chodnik. Dobrze myślisz, ale za wcześnie. Tam jest przejście dla pieszych. Gdzie tak pędzisz? Znowu chcesz to zrobić. Dobry pies. W tym miejscu przechodzimy przez tę drogę. Są znaki, można przejść. Jak są znaki, to są też białe pasy na jezdni. Ale my idziemy do wiaduktu. Znowu będziemy szli nad drogą ekspresową. Czyli Major znowu będzie się bawił w fotoradar. Tak, psia kontrola prędkości. Kiedy szczekasz, znaczy, że ktoś jedzie za szybko. Tak, zwolniłeś, chcesz, żebym zdjął ci smycz, czekaj. No stój, zdejmę. Czekaj. Ha, ha. Chodź tu, chodź. Chodź, zdejmę. Dobry pies, czekaj. Uiii. Znowu to samo. Zawsze w tym miejscu. Jak tam praca jako policjant, Major? On tak chyba może cały dzień. Nigdy nie sprawdzałem, jak długo może tak biegać w tym miejscu. A nie chcę cię potem nieść na rękach do domu. Oto co sprawia, że Major zaczyna szaleć. Pędzące pod nami auta. Wzdłuż płotu też biegasz i gonisz auta, kiedy sąsiedzi jadą. Wow, Major jeszcze nie szczeka. No i Major. Major, dorastasz. Już mniej biegasz. I przestałeś czekać na auto. Przynajmniej teraz. Zmęczony? Chcesz wody? Chyba nie. Który pies jeszcze lubi tak gonić auta za płotem albo innym ogrodzeniem? Major! Nie, nie założę ci smyczy. To jest bardzo ciekawy film, Major. Naprawdę. Ale faktycznie biegasz mniej niż kiedyś i nie szczekasz. Brawo ty! Tyle? To wszystko? Ty wiesz, gdzie jedziemy, prawda? W pola. Chodźmy więc. Będziesz tu gonił auta? Nie, nie chcesz? Kiedyś Major biegał przy tym płocie, ale widzę, że już mu się to znudziło. Gonił auto tam i z powrotem. Major, jesteś coraz starszy, starzejesz się. Dobrze, że też zachowaniem dorastasz. Co znalazłeś? Także Major bardzo lubi gonić takie pędzące auta, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Teraz wolisz łapać rozpryski wody, kije i piłki, tak? Przynajmniej możesz je złapać. Pędzącego auta nie złapiesz. No dobra. Chodźmy. Idziemy na pola. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!